Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Skierska-Pięta, jestem przewodnikiem Łowickiego Koła imienia Anieli Chmielińskiej, działającego przy PTTK Oddział w Łowiczu. Dzisiejszą wędrówkę, wirtualną wędrówkę po województwie łódzkim w ramach projektu z przewodnikiem przez region, chciałabym Państwa zabrać do jednego z najstarszych miast w województwie łódzkim z bogatą, bardzo ciekawą historią, Łęczycy. W tej wirtualnej podróży po Łęczyce będzie nam pomagał i będzie nas wspierała książka wydana w 2019 roku przez Muzeum w Łęczycy pod tytułem Łęczyca – Szkice o przeszłości. Jest to książka, która już we wstępie który został przygotowany przez Hannę Pawłowską, dyrektora Muzeum w Łęczycy, sprowadza nas i zachęca do zwiedzenia bogatej, wielowiekowej historii Łęczycy, która kryje w sobie ciągle wiele tajemnic, które ciągle czekają na ich odkrycie i opisanie. Cała ta publikacja została podzielona właściwie na takie dwie podstawowe części. Pierwsza część została przygotowana i opracowana przez badaczy, historyków, znawców, osób, które reprezentują kilka dziedzin. Natomiast druga część przygotowana i opracowana przez pracowników Muzeum w Łęczycy. W tym miejscu chciałabym wymienić te osoby, bo są to niezwykłe osoby, które rzeczywiście dość mocno i dość ciekawie reprezentują i prezentują tę historię Łęczycy. Jest to Tomasz Stolarczyk, doktor Tomasz Stolarczyk, który reprezentuje bibliotekę, która na co dzień pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Zajął się on w tej części, w tej pozycji Królewskim Zamkiem w Łęczycy oraz przedstawił jego historię. Kolejny artykuł to przygotowany został przez Jakuba Kubieńca, przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dotyczy antyfonarzu, który znajduje się właśnie w Muzeum w Łęczycy. Kolejny artykuł to przygotowany został przez profesora Grzegorza Podrucznego z Kolegium Polonikum dotyczącym pruskiej twierdzy w Łęczycy. Jest to niezwykle ciekawa część historii Łęczycy, o której za chwileczkę Państwu opowiem. Kolejny artykuł przygotowany przez doktora Pawła Fijałkowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego dotyczącego i przedstawiającego historię Żydów łęczyckich w okresie staropolskim do końca XVIII wieku. I tak jak już powiedziałam, druga część to trzy ostatnie artykuły przygotowane przez pracowników Muzeum w Łęczycy. Patrycję Zasadzką, która opowiada o kościele i szpitalu Świętego Ducha. Tomaszu Kucharczyku, który mówi, skupia się na łęczyckich pocztówkach. Niezwykle ciekawy tekst. Ostatni artykuł to Świeczki, Świcki i Mierniki, czyli tajemnicze ognie na podłęczyckich bagnach, przygotowane przez panią Annę Dużewską-Sobczak. Tak jak już powiedziałam, historia Łęczycy jest niezwykle ciekawą historią. Jest to bogata historia, która właściwie sięga już VI wieku, kiedy to Łęczyca stanowiła ważny ośrodek władzy państwowej, a prawdopodobnie nawet była stolicą małego państewka plemiennego. Tylko tutaj od razu podkreślam i zaznaczam, że ta historia Łęczycy, tego grodziska, to tak naprawdę nie historia dzisiejszej Łęczycy, nawet z tymi murami średniowiecznymi, które dalej są widoczne, ale historia grodziska, które znajduje się nieopodal Łęczyca, a mianowicie tłumu z archikolegiatą. Pierwsza lokacja na prawie miejskim Łęczycy miała miejsce przed rokiem 1267, ale tak naprawdę największy rozkwit tego miasta to XIV wiek, za czasów Kazimierza Wielkiego i następnie Władysława Jagieły. To właśnie Kazimierzowi Wielkiemu Łęczyca zawdzięcza przede wszystkim wybudowanie zamku, królewskiego zamku, który w historii Polski odegrał
bardzo ważną rolę. Za chwilę o tym zamku również Państwu opowiem. Właściwie rozkwit miasta miał miejsce do potopu szwedzkiego. Potop szwedzki, czyli połowa XVII wieku i po tych wszystkich wojnach toczonych w tym okresie, właściwie miasto upadło. W dostępnych dokumentach archiwalnych istnieje informacja, że właściwie po potopie szwedzkim w mieście przetrwały tylko trzy domy. Okres zaborów to okres zaboru, gdzie Łęczyca znalazła się pod zaborem pruskim. No i pierwsza i druga wojna światowa, które również odcisnęły swoje piętno na mieszkańcach i na całym mieście. Tak jak powiedziałam, częścią najważniejszym, najcenniejszym zabytkiem Łęczycy jest muzeum, które powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, bo wtedy jeszcze Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, w 1948 roku. Ogólnie zamek królewski w Łęczycy to zamek gotycki, ceglany, który składa się z kilku ciekawych elementów, które warto, które Państwo na pewno jak przyjedziecie zobaczycie i zresztą jest to dość mocno zaznaczone. Tak wygląda wejście do muzeum w Łęczycy, które znajduje się w wieży bramnej. Pozostałe elementy to również wieża narożna, to jest widok współczesny na wieżę narożną. Kolejne elementy tego zamku to wieżyczka, drewniany budynek mieszkalny, dom stary z częścią, właściwie pozostałością prochowni, o której za chwileczkę powiem właśnie w kontekście tego epizodu pruskiego. Nowy dom, kolejne to zabudowania gospodarcze, w tym kuchnia, spiżarnia czy piekarnia, przygródek oraz studnia. Muzeum w Łęczycy to rok 1948, tak jak Państwu mówiłam. Muzeum, które dość mocno i bardzo ładnie przedstawia poszczególne elementy, etapy historii Łęczycy, podkreślając te najważniejsze. A więc mam tutaj przede wszystkim dział archeologiczny, który prezentuje swoje zbiory w dwóch salach ekspozycyjnych. Pierwsza sala poświęcona jest najdawniejszym dziejom regionu łęczyckiego, gdzie chronologicznie rozmieszczone są zabytki prezentujące zarówno tą kulturę materialną, jak i duchową Łęczycy i okolic. Druga sala ekspozycyjna przedstawia z kolei dzieje średniowiecznej Łęczycy. Te zabytki, elementy ekspozycyjne, które tutaj się znajdują, przede wszystkim pochodzą z pracy archeologicznych, które były realizowane w latach 1948-1959 i prowadzone właśnie na terenie Grodziska oraz kolegiaty w Tumie. Kolejnym działem jest dział artystyczny. W dziale artystycznym przede wszystkim znajdziecie Państwo różnego rodzaju portrety, meble gabinetowe, ale także europejską i wschodnią broń palną, broń białą. Znajdziecie Państwo również różnego rodzaju elementy, takie jak przybory pisarskie pochodzące z XIX wieku, ale także malarstwo o tematyce rodzajowej, pejzaże, ceramikę stołową, czy też różnego rodzaju kafle i biżuterię. Kolejnym ciekawym działem jest dział etnograficzny. Dział etnograficzny poświęcony tradycji, obyczajom, kulturze ludności łęczyńskiej ze strojem łęczyckim. Tutaj możecie Państwo także zobaczyć eksponaty, które przedstawiają sztukę, poszczególne elementy sztuki ludowej, czyli malarstwo, rzeźbę, ale także narzędzia i sprzęty, które były wykorzystywane przez tutejszą ludność. Ale chyba najciekawszym, najbardziej interesującą częścią muzeum jest ekspozycja, na której przedstawionych jest około 400 eksponatów kolekcji rzeźb demonicznych, które w większości to przedstawia wcielenia diabła Boruty. Te wcielenia diabła Boruty, z którego właściwie słynie Łęczyca, ten diabeł Boruta jest przedstawiany w różnych postaciach, jako górnik, jako barwnik,
bratnik czy zakonnica, ale także przedstawiony Boruto jako dziewczyna czy diabeł chuligan. Oprócz wcieleń diabła Boruty możemy też zobaczyć wcielenia innych czartów, na przykład Lucyfera, Rokity czy też Belzebuda. Tak jak powiedziałam, muzeum jest chyba najważniejszym miejscem, w którym zobaczycie Państwo przebieg, przedstawione poszczególne etapy historii Łęczycy, ale tak jak powiedziałam, w tej książce, którą warto zabrać na wędrówkę po Łęczycy, znalazł się również ciekawy wątek epizodu pruskiego, a mianowicie budowy twierdzy pruskiej, która była realizowana 1794 roku. No niestety nie do końca zostały te założenia, przynajmniej te założenia, które zostały przyjęte na początku, nie do końca zostały zrealizowane, bowiem już w 1806 roku w trakcie wojny francusko-pruskiej twierdza, która nie odegrała znaczącej roli w tej wojnie, została opuszczona przez wojska pruskie, a zajęły ją oddziały, które były dowodzone przez generała Dąbrowskiego. Tak jak powiedziałam, historia tej twierdzy to jest właśnie też historia zamku Łęczyckiego, bowiem widoczna pozostałość po tej twierdzy pruskiej to jest magazyn prochowy, który został właśnie wzniesiony w obrębie zamku Łęczyckiego. Jest to jedna z dwóch takich czytelnych pozostałości po twierdzy pruskiej. Drugim takim elementem jest długi dwukondygnacyjny i przykryty dwuspadowym dachem budynek, który znajduje się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 7. Kolejnym etapem, kolejnym elementem ciekawym w historii Łęczycy jest historia Żydów łęczyckich. Tą historią zajął się dr Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego z Warszawy. Jest to niezwykle ciekawa opowieść o historii Żydów w średniowiecznej Łęczycy, aż do okresu staropolskiego, aż do końca XVIII wieku. Skąd pojawili się Żydzi, tak naprawdę do końca nie wiadomo. Przypuszcza się, że pojawili się oni wraz z kupcami, którzy przemierzali Europę szlakami handlowymi wiodącymi z Hiszpanii, przez Niemcy, następnie przez Dolny Śląsk, Małopolskę, aż na Ruś, aż do państwa Chazarów. Rozwój osób Żydów łęczyckich to właściwie podobny rozwój jak pozostałych, jak Żydów, którzy zamieszkiwali inne podobne miasteczka na ziemiach polskich. W historii Żydów były lepsze, gorsze momenty. Na pewno był okres, kiedy dość mocno ta nagonka przeciwko Żydom była dość mocno nasilona. Między innymi właśnie w czasie potopu szwedzkiego, gdzie Żydzi poparli Szwedów i zostali za to, spotkały ich za to dość mocna kara. Ważne jest to, że właściwie Żydzi stanowili około 30% mieszkańców Łęczycy, więc była to znacząca grupa społeczna. Tak jak tu powiedziałam, jeśli chodzi o tak jak powiedziałam, że było to około 30%, natomiast w niektórych momentach, tak jak podaje Fijałkowski, już w 1793-4 roku liczba Żydów w Łęczycy stanowiła około 60%, więc była to bardzo znacząca grupa społeczna. Właściwie II wojna światowa praktycznie sprawiła, że osoby Żydzi Łęczycy przestała istnieć. Zostali oni najpierw przetransportowani między innymi do innych gett, aż w końcu do jednego z niemieckich obozów koncentracyjnych.
Na koniec chciałem Państwu opowiedzieć i przedstawić bardzo ciekawą formę, jak można opowiadać o historii Łęczycy, a mianowicie wykorzystując do tego pocztówki. Tak jak powiedziałam, ciekawym artykułem w tej książce jest artykuł poświęcony właśnie łęczyckim pocztówkom, który został przygotowany przez Tomasza Kucharczyka z Muzeum Łęczycy. W Łęczyce zasób pocztówek w Łęczyckim Muzeum to około 180 pocztówek, które większość to pocztówki, które zostały przekazane przez prywatne osoby do zasobu muzeum. I na początek bardzo ciekawa informacja, bowiem wydaje nam się, że wyraz pocztówka jest z nami dość długo, a tak naprawdę historia tego wyrazu sięga dopiero 1900 roku, kiedy to został wprowadzony do języka polskiego przez Henryka Sienkiewicza. Tak jak powiedziałam, zbiory muzeum w Łęczycy to około 180 pocztówek. Przygotowując ten artykuł, podzielił autor te pocztówki na trzy takie grupy. Pierwsza grupa to te najstarsze pocztówki, które pochodzą z lat 1901-1945. Pierwsza pocztówka to pocztówka, która posiada obieg pocztowy z 21 stycznia 1901 roku. Jest to najstarsza pocztówka w zbiorach Muzeum w Łęczycy, przedstawiająca kościół bernardyński, więc również przedstawiająca to właśnie, jak wtedy ten kościół wyglądał. Ważny element Łęczycy. Kolejna grupa pocztówek to pocztówki, które przedstawiały miasto Łęczyce w okresie okupacji hitlerowskiej, czyli lata 1939-1945. Te łęczyckie karty pocztowe pełniły taką rolę przede wszystkim propagandową, które miały za zadanie ukazywać normalne miasto, to znaczy miasto, w którym się normalnie żyje, w którym są parki, w którym są hotele, rynek. Tutaj jedna z takich pocztówek, pocztówka przedstawiająca ratusz z Łęczycki z flagami hitlerowskimi. No i ostatnia grupa pocztówek to pocztówki, które wydawane były po II wojnie światowej, w latach powojennych. Są to pocztówki, które również takim najważniejszym, których rolą miało być odgrywanie, odpowiednie kształtowanie świadomości mieszkańców miasta, bo pocztówki poza taką turystyczną funkcją pełniły właśnie również funkcję propagandową. I tutaj jedna z przykładowych pocztówek powstała na tysiąclecie państwa polskiego, jednocześnie z odniesieniem do takiej lokalnej tradycji 10 lat łęczyńskich zakładów górniczych. Szanowni Państwo, Zachęcam Państwa do zwiedzenia Łęczycy, do odkrycia Łęczycy. Niewielkie miasto, ale jednak z długą historią, historią, która kształtowała nie tylko tutaj lokalną historię, ale przede wszystkim miała wpływ na losy państwa polskiego i wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że książka Łęczyce, szkice przyszłości pomogą Państwu w tej historii, w zwiedzaniu, w poznawaniu tego średniowiecznego miasta. Dziękuję serdecznie.